Czas żniw to moment zwieńczenia całorocznych starań każdego rolnika. Zmagania te rozpoczynamy od momentu płytkich uprawek pożniwnych, by przerwać parowanie i zachować jak największą ilość wody w glebie. Zabieg ten pobudza także do kiełkowania zalegające na powierzchni niepożądane nasiona, na przykład te, które osypały się z rośliny uprawnej. Dzięki temu nie wzbogacamy i tak już zasobnego glebowego banku nasion. Możemy przyjąć, że z ziarnem pszenicy wyprowadzamy ze stanowiska około 45% składników pokarmowych, jakie roślina pobrała w ciągu całego sezonu wegetacyjnego. Pozostałe 55% zostaje na polu w postaci resztek pożniwnych. Jeśli nie zbieramy słomy dla produkcji zwierzęcej, powinno zależeć nam na jej jak najszybszym rozkładzie. W przypadku plonowania pszenicy ozimej rzędu 10 ton ziarna z hektara może być to nawet 50 kg azotu, 30 kg fosforu i aż 180 kg potasu. Nie mówiąc już nawet o całej reszcie makro i mikropierwiastków, które są proporcjonalnie zbilansowane. Widzimy, jak cennym nawozem jest słoma. By rozłożyć tą cenną materię organiczną do form przyswajalnych dla rośliny następczej, niezbędne są bakterie. W technologii ProCam ten proces wspierany jest dzięki preparatowi Revital Pro Plus. Zawiera on zliofilizowane kultury bakterii, które należy aplikować na ściernisko, najlepiej wieczorem, gdy wilgotność powietrza jest wyższa. Najlepsze efekty przynosi wykonanie uprawy ścierniska zaraz po wykonaniu oprysku. Możliwe jest wykonanie mieszaniny zbiornikowej z RSM lub mocznikiem, kiedy poziom azotu w glebie jest bardzo niski. Kolejnym, szalenie ważnym elementem agrotechniki jest wybór materiału siewnego. Na rynku oferowanych odmian pszenic jest całe mnóstwo. Wielu producentów jednak z przyzwyczajenia sięga po odmiany dobrze znane, jednak już bardzo leciwe. Postęp hodowlany z roku na rok oferuje odmiany coraz bardziej dopasowane do zmieniających się warunków klimatycznych, jak i fitosanitarnych. Naszym faworytem jest stabilnie plonująca odmiana Findus, zarejestrowana przez Syngentę w 2014 roku. Odmiana ta cechuje się wysoką zdrowotnością, szóstką zimotrwałości oraz corocznym wysokim plonowaniem, co potwierdza oficjalny rekord z ubiegłego roku. Jakość nasion nie jest obojętna. By odmiana posłużyła w gospodarstwie, obowiązkowo musi być to ziarno kwalifikowane na poziomie C1. Ostatnim czynnikiem jest przygotowanie ziarna na niekoniecznie łatwe warunki posiewie. Zaprawianie nasion powinno być najlepszymi dostępnymi substancjami, ponieważ w skali 1 hektara to znikome koszty, a zabezpieczenie przed sprawcami chorób musi trwać jak najdłużej, ponieważ kolejny zabieg fungicydowy prawdopodobnie będzie dopiero wiosną. W ofercie ProCam oprócz najskuteczniejszych rozwiązań fungicydowych posiadamy nasiona wykonane w technologii Power Seeds. To dodatkowe uszlachetnienie materiału za pomocą bakterii z grupy Plant Grow Promotion Bacteria, które w momencie kiełkowania roślin tworzą siderofory. Te naturalne metabolity bakteryjne to związki, które są doskonale dostępnym nawozem dla roślin w ich newralgicznym momencie wzrostu. Wyrównane wschody i intensywny początkowy wzrost to czynniki, które decydują o powodzeniu ekonomicznym upraw. Warunki często bywają skrajnie niekorzystne, w których poradzą sobie jedynie najsilniejsze rośliny. Nasiona ProCam są fundamentem najbardziej dochodowych plantacji.